Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, bez przygotowania, tak na żywca lecę parę słów do Was. Ukochane, umiłowane pochwiczanki. Zauważyłem taką ciekawą zdolność u pochwiczanek. Jeżeli pochwiczanka ma szansę osiągnąć cel, wyjść z tej pochwicy, to pochwiczanka, jak widzi, że dostaje jakieś ćwiczenia, jakieś zadania, które prostą drogą prowadzą ją do tego, żeby się wyzbyła pochwicy, to prawdziwa, pełnokrwista pochwiczanka natychmiast wymyśli coś innego. Na przykład pójdzie na seans hipnozy, po którym się będzie pół roku leczyć, bo będzie miała fobię potem, bo jej się okaże, że w dzieciństwie miała traumę za traumą, popychaną traumą, a potem się okaże, że to jej mózg po prostu wymyślił i to nie było żadna trauma, tylko ona mogła teraz znaleźć jakieś nowe rozwiązanie na pół roku, żeby się zajmować czymś innym, a nie wychodzeniem z pochwicy. Drogie ukochane, umiłowane pochwiczanki, również, jeżeli pochwiczanka już zauważyła, że coś jej pomaga, że dzięki zadaniom, które dostaje, dzięki ćwiczeniom, zbliża się nieuchronnie do tego celu, który chciała osiągnąć, to w tym momencie nagle pochwiczanka wpadnie na genialny pomysł i pójdzie do lekarza ginekologa. I ten lekarz ginekolog będzie jej oferował tak cudowne rozwiązania, które są cudowne w swojej nieskuteczności. Ponieważ, drogie kochane, umiłowałem pochwiczanki, te, które już są świadome, pochwica nie jest problemem ginekologicznym, jest innym problemem, naprawdę ślicznym, ale nie ginekologicznym. Drogie ukochane, umiłowane pochwiczanki, jeżeli kiedyś zdecydujesz się wyjść ze swojej pochwicy, to wtedy ten pierwszy krok to będzie krok we właściwym kierunku, ale drugi też i każdy następny też, a nie na boki. Nie na boki. Na boki, kochane, to się nie chodzi. No tak, bez puenty. Proponuję bez puenty, bo bym Wam powiedział, co na boki.